Witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu pogadamy sobie trochę na temat Szwajcarii. Mam kolejną porcję pytań, na które muszę odpowiedzieć. Strasznie harczę, ponieważ dopiero co miałam anginę, także mam nadzieję, że wybaczycie mi mój nietypowy i niezbyt atrakcyjny głos. Także nie przedłużając, zabieram się za pytania i to jest odcinek drugi odpowiedzi na Wasze pytania na temat Szwajcarii. Pierwszy odcinek oraz inne filmiki pokrewne z tym tematem będą na dole podlinkowane. No i zaczynamy od pierwszego pytania. Od Marfy Pietrownej. A jak w Szwajcarii wygląda cenowo dostępność do żywności organicznej? Czy tam jest w ogóle rozdział na żywność eko i nie eko, czy raczej warzywa i owoce są tam uprawiane bardziej naturalnie i bez chemii? Tak jak krowy, które pasą się na łąkach. I takie zdrowe warzywa i owoce są ogólnie dostępne? Czy są tam również ogólnie dostępne różne rodzaje kaszy i zbóż, jak na przykład orkisz, kasza jaglana, gryczana? Jak to wygląda cenowo? Czy są jakieś ograniczenia ilościowe przy sprowadzaniu takiej organicznej żywności z Polski? Czy można taką żywność w większej ilości zakupić przez internet z wysyłką do Szwajcarii? Czy to ograniczenie 1 kg mięsa na osobę dotyczy tylko pełnoletnich członków rodziny, czy na dzieci też można? Straszliwie długie pytanie, także zabieramy się do dzieła, myślę, od początku. Żywność organiczna jest dostępna, dosyć powszechnie powiedziałabym, że jest to może jedyna działka spożywcza, w przypadku której w Szwajcarii jest to lepiej rozwinięte niż w Polsce. To znaczy jest tutaj duży nacisk na eko warzywa i eko owoce, czy eko różne właśnie tam produkty typu orzechy, bakalie. I dostępność do tego jest dosyć łatwa, aczkolwiek cenowo są one nawet kilkukrotnie droższe od tych nieekologicznych, chociaż są przypadki, tak jak badany, gdzie ta różnica w cenach nie jest taka gigantyczna, no powiedzmy dwa razy lub niecałe dwa razy droższe, ale jest to owszem dostępne. Jeżeli chodzi o kaszę i zboża, wybór jest dosyć ubogi tak na co dzień, chyba że pójdziemy do specjalnego sklepu ze zdrową żywnością, tam jest tego troszeczkę więcej. Jednak na co dzień powiedziałabym, że Polska jest dużo, dużo lepiej zaopatrzona pod kątem kasz, zbóż i również dostępności różnego rodzaju orzechów w świetnych cenach. Ograniczenia ilościowe przy sprowadzaniu takiej żywności. Tak, są ograniczenia. Ogółem jest ograniczenie, że wwożony towar nie powinien przekraczać 300 franków na osobę, przy czym to się nie kumuluje, czyli jeżeli jedziemy w dwie osoby, nie może to być jedna sztuka towaru za 600 franków, na przykład jakiś tam telewizor czy coś tam. Tak to działa, no ale w przypadku spożywki raczej ciężko kupić jedną rzecz za 600 franków. Da się, ale no nie o to nam tutaj chodzi. Także ograniczenia są. Ograniczenia na zboża stricte jako takie są na tyle wysokie, że chyba łatwiej już przekroczyć tę kwotę 300 franków niż kilogramami te zboża, ale są ograniczenia, można sobie to przeczytać na stronie po prostu urzędu celnego, to wszystko jest tam jasno wypisane. 1 kg mięsa dotyczy również dzieci, tak myślę. Nie mam 100% pewności, ale 90% wydaje mi się, że dotyczy to również dzieci. No i to by było wszystko z tego długiego pytania. Następne pytanie, doktor Misiak, jak tam pogoda i komunikacja miejska w Szwajcarii? Pogoda różna, na przykład lato teraz jest niesamowicie upalne. W zeszłym roku nie było lata w ogóle. W zeszłym roku była zima, dosyć sroga, a 2 lata wcześniej, czy tam na przełomie zeszłego i tego roku, czyli teraz, kiedy mamy dobre lato, była też zima odpowiadająca temu latu poprzednio dosyć sroga. Jednak wtedy, kiedy nie było lata, zimy też nie było, czyli były dosyć dodatnie takie 5-6 stopni cały czas zimą. Więc pogoda różna, dosyć często pada tutaj deszcz. To na to się trzeba przygotować i to tak niespodziewanie. Jest gorąco, gorąco, nagle buch i ściana po prostu deszczu, także to się tutaj zdarza. Dzięki temu rośliny są zielone, trawa jest bardzo zielona i jest to korzystne dla rolnictwa, no ale dla turystyki nieciekawe. Komunikacja miejska jest dosyć dobrze rozwinięta, niemniej jednak jest bardzo droga. Kilkanaście złotych trzeba sobie liczyć na jakiś tam drobny przejazd. Sieciówka na cały dzień dla osoby bez zniżki kosztuje, właśnie teraz nie wiem na 100%, ponieważ ze zniżką, czyli jak się kupi takie coś, co się nazywa halbtax, na to się ma 50% zniżki na pociągi, ale dużo mniej zniżki na komunikację miejską i z tą kartą komunikacja miejska w moim mieście kosztuje wtedy 5 franków na dzień z tą zniżką. Bez zniżki jest to chyba 7,50 czy coś takiego, jednak nie jestem w 100% pewna. Wtedy możecie jeździć po mieście ile chcecie, no więc to jest kwestia. No jest to dosyć drogie. Jednorazowy przejazd kosztuje z moją zniżką 2,50. Nieważne ile przystanków jadę, jeden raz kosztuje 2,50 franka. Ja uważam, że to sporo, ale no, to może być tylko moja opinia. Następne pytanie.
Lady Start 1818. Uwielbiam Cię słuchać, dziękuję. A jeśli można wiedzieć, powiesz nam, gdzie pracujesz, jakoś mi to umknęło. Ja robię doktorat na ETH w Zurychu, a na co dzień moje badania prowadzę w takim instytucie naukowym MPA w St. Gallen i możecie to wszystko zobaczyć w filmiku, który też będzie podlinkowany poniżej. Następne pytanie, Chris L. Witaj, jakie są średnie zarobki w Szwajcarii w różnych zawodach, a najbardziej mnie interesuje budownictwo. I tu jest kwestia taka, że ja dostaję od Was po prostu setki, no może przesadzam, ale dziesiątki maili o treści, ile zarobię jako kierowca tira bez znajomości języka, albo znajdź mi pracę jako coś tam, a ja nie znam języka, albo ile odkładasz ze swojej pensji i czy jest możliwe, żebym odkładał 20 tysięcy złotych miesięcznie. Ja pragnę Wam powiedzieć, nie dąsając się na Was jakoś, chcę Wam powiedzieć wszystkim pytającym właśnie o to, że ja studiuję inżynierię materiałową. Ja naprawdę nie znam się na zarobkach wszystkich branży. Jest to bardzo łatwo dostępne w internecie. Można sobie to wygooglować. Średnie zarobki w Szwajcarii, z tego co ja się orientuję, wynoszą około 6 tysięcy franków miesięcznie. Ale naprawdę nie wiem, czy jest to stuprocentowo potwierdzone. To jest coś, co widziałam w internecie. Ale nie powiedział mi tego żaden profesjonalista, więc dokładnie te same wiadomości mam, jakie Wy możecie mieć bardzo prosto. No i tak samo z tym budownictwem. Także Chrisie L., nie bądź urażony tą odpowiedzią, ale po prostu dużo lepszej wiadomości udzieli Ci, dużo lepszej odpowiedzi udzieli Ci wyszukiwarka internetowa. Następne pytanie od Izabeli Wróblewskiej. Ja jestem ciekawa, jak wygląda Twój język niemiecki. Chodzisz na wspomniany w filmiku kurs, przyjechałaś tu znając trochę język, uważasz go za trudny w porównaniu do angielskiego. Więc mój język niemiecki aktualnie jest po całym kursie B2. Kurs B2 składał się z 4 podkursów, więc było to sporo nauki. Czyli teoretycznie powinnam iść na poziom C1, ale zrezygnowałam z kursów, ponieważ nie czuję się absolutnie gotowa na C1. Uważam, że B2 tutaj, a B2 w Polsce to zupełnie inna bajka i mój niemiecki jest na niższym poziomie niż B2. Więc postanowiłam, jako że ten kurs zabierał mi bardzo dużo czasu, ja nie miałam czasu w ogóle oddychać, ja byłam ciągle na kursie, w pracy lub odrabiałam zadania domowe. Więc ja postanowiłam zrobić sobie przerwę, po prostu odpocząć, uporządkować myśli, powtórzyć sobie to wszystko i ewentualnie później wrócić na kurs konwersacyjny lub na kurs C1, jeżeli faktycznie będę się czuła gotowa. I tak uważam niemiecki za trudny w porównaniu do angielskiego. Przede wszystkim wynika to pewnie z naszego podejścia jako Polaków do tego języka. Nie wiem czym spowodowanego, ale nie lubimy niemieckiego po prostu od zawsze. I też wydaje mi się, że błędy gramatyczne, jakie jesteśmy w stanie popełnić w niemieckim, są dużo bardziej rażące niż te, które da się popełnić w angielskim ze względu na stopień trudności tej gramatyki po prostu. Następne pytanie, które jest dosyć trudne dla mnie, nie wiem co o tym myśleć, jest od Anana, tak, Anana Anna. Czy żyjesz na lepszym poziomie w Szwajcarii, wynajmując tam mieszkanie, utrzymując się niż mieszkałabyś w Polsce? Chyba niż gdyby miało być, nie wiem. I ja tutaj zadałam kilka pytań takich naprowadzających temu użytkownikowi i chodzi o to chyba, że gdybym, zadałam pytanie, czy gdybym była na tym samym stanowisku, czy dobrze to rozumiem i odpowiedziała mi Anana Anna, tak, ale nie wiem, czy od razu byś się dostała na to stanowisko. Rozumiem, że jakbyś zarabiała 1750, to byś nie została w Polsce. No i nie wiem, jak tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy, czy to 1750 dawałoby mi jakieś niesamowite szanse w przyszłości, czy nie, ale no po prostu wypowiem się, porównując do tego samego stanowiska, czyli gdybym była doktorantką w Polsce, to też bardzo zależy. Gdybym załapała wszystkie stypendia, jakie są możliwe, to przeliczając na polskie koszty życia, żyłabym dosyć podobnie, powiedziałabym. Ale musiałabym podpisywać cyrografy, czyli na przykład, żeby dostać stypendium prezydenta, musiałabym zadeklarować, że przez 5 następnych lat po studiach nie wyprowadzę się ze Szczecina, nie będę pracować w Szczecinie, gdzie w Szczecinie nie ma pracy dla ludzi w sektorze produkcyjnym na przykład, no bo nie ma zakładów pracy. Także raczej bym się nie zdecydowała na taki cyrograf, albo liczyłabym się z tym, że wszystkie pieniądze będę musiała zwrócić. No, uważam, że ogólnie mówiąc, dla takiego przeciętnego doktoranta, nie najwybitniejszego, który załapie wszystkie stypendia, warunki życia są zdecydowanie wyższe tutaj niż w Polsce. Następne pytanie. Joanna from Europe. Bardzo fajna, konkretna i miła z Ciebie dziewczyna jest. Dzięki.
Filmik się bardzo przyjemnie ogląda, zawiera naprawdę bardzo przydatne informacje. Chciałabym jednak zapytać o pracę. Czy ciężko Ci było ją dostać? Jak pracodawcy podchodzą do polskiego dyplomu? Jakie masz wykształcenie? Jaki kierunek studiów skończyłaś? I czy miałaś doświadczenie przed przyjazdem? Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś odpowiedziała. Pytam tak szczegółowo, bo sama stoję przed wyborem kariery i marzę o tym, by zamieszkać w Szwajcarii. Więc pracę bardzo łatwo zdobyłam. To pewnie był jakiś zbieg okoliczności, ale zdążyłam wysłać 3 CV i byłam właśnie zaproszona tutaj na rozmowę i od razu zostałam przyjęta, także no nie naszukałam się, ale był to na pewno zbieg okoliczności. Do polskiego dyplomu pracodawcy podchodzą bardzo dobrze. Myślę, że aż na wyrost dobrze, ponieważ tutaj nie wszyscy robią tak studia jak w Polsce i to, że ja mam magistra, to dla Szwajcarów to jest wow, ma magistra, nikt tu prawie nie ma magistra, bo jak już to kończą studia na inżynierce. Nie, no oczywiście, no Szwajcaria słynie z dobrego poziomu kształcenia i wiele osób tutaj również przyjeżdża po dobre studia, ale nie jest to tak popularne jak w Polsce, że każdy idzie i zdobywa magistra, tu się raczej kończy zawodówki, technika, idzie się do pracy i po prostu ma się świetny zawód, jest się świetnie wykwalifikowanym, więc oni traktują tego polskiego magistra bardzo dobrze. Myślę, że lepiej niż my na to zasługujemy. Nie wszyscy oczywiście, ale no wiadomo, że magister magistrowi nierówny, więc to absolutnie nie ma problemu z tym dyplomem polskim. Wykształcenie. Ja skończyłam kierunek przetwórstwa tworzyw sztucznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej. Teraz jest to Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ale ja jeszcze aplikowałam na Politechnikę Szczecińską i tam właśnie zaczęłam swoją edukację. Inżyniera robiłam z technologii chemicznej, z technologii polimerów, później na magisterkę poszłam na przetwórstwo tworzyw sztucznych. Czy miałam doświadczenie przed przyjazdem? Nie. Miałam doświadczenie jedynie jako korepetytor, jakieś takie pierdółki, byłam też liderem zespołu w Ejwonie, no takie bzdury totalne, ale nie miałam pracy w prawdziwej firmie nigdy. I co jeszcze? No i to wszystko, czyli koniec tego pytania, odpowiedziane. Następne mamy jeszcze malutkie takie na koniec. Marcin Malarz planuje z żoną wyjechać do Szwajcarii. Jak wyglądają sprawy zdrowotno-ubezpieczeniowo-emerytalne? I następna rzecz, bardzo miło się Ciebie słucha i opisujesz to swobodnym, przejrzystym językiem. To też jest Marcin Malarz. Mam jeszcze prośbę o koszty utrzymania samochodu poza parkowaniem i jaka jest płaca minimalna. Zacznę od początku. Sprawy zdrowotno-ubezpieczeniowo-emerytalne. Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe, ale prywatne. Jest tam dużo różnych firm i się sobie szuka najlepszej dla siebie. Polecam portal Comparis.ch po to, żeby sobie znaleźć najlepsze ubezpieczenie. Emerytura, no jest tak, że kwota płacona na emeryturę zależy od wieku, czyli im jesteś młodszy, tym mniej płacisz i też zależy od Twojej firmy. Wiem, że jeżeli jesteś zatrudniony poniżej 40% etatu, co robi się powszechnie w takich sieciówkach spożywczych typu Lidl, wtedy pracodawca nie ma obowiązku dopłacać do Twojej emerytury. Natomiast w moim przypadku na przykład ja płacę mniej więcej połowę tego, co płaci jeszcze dodatkowo za mnie pracodawca, ale mówiono mi, że to są bardzo dobre warunki emerytalne. Tak nauczycielka od niemieckiego mi mówiła, więc jej wierzę, ale nie orientowałam się w tym temacie jakoś strasznie. Ja płacę około 5% z moich dochodów na emeryturę, ponieważ jestem dość młoda i pracodawca płaci około 11% dodatkowo. I następne to pytanie od tej samej osoby, czyli koszty utrzymania samochodu poza parkowaniem, no więc no jest to ubezpieczenie. Też proszę na Comparisie, można sobie sprawdzić, zależne oczywiście od samochodu, od stażu kierowcy i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej należy liczyć, że jest to taka kwota, jakby była w Polsce, ale zamiast złotówek mamy franki. I jaka jest płaca minimalna? Płacy minimalnej nie ma. Szwajcarzy mieli również referendum, czy chcieliby wprowadzić sobie płacę minimalną, ale jej nie chcieli, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie ma płacy minimalnej. Proponowana była chyba 22 franki za godzinę, ale społeczeństwo odrzuciło ofertę i powiedzieli, że nie chcą mieć płacy minimalnej, więc no, zapłacą Ci tyle, na ile uważają, że zasługujesz. Także to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam też do kliknięcia w te filmiki z linków poniżej, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, bo może już takie pytanie padło i odpowiedziałam na nie. Jeżeli macie kolejne pytania, proszę zostawiajcie je w komentarzach pod tym filmikiem. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!